Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na... Bardzo ważną partię. Interesującą, ekscytującą. Ważna z tego względu, że jest to partia z turnieju Chess Swiss, Com Swiss, który gwarantuje dwóm najlepszym osobom awans do turnieju pretendentów. No i jednym z głównych faworytów jest Alireza Firugia, który gra z Dawidem Howell'em w tym momencie. Dawid Howell, w, roz, w momencie rozgrywania tej partii, panowie mają ze sobą obydwaj po 6,5 punktu. Więc no jeden i drugi ma ogromne szanse. Jest to partia przedostatnia w turnieju, 10. No i tutaj. Tutaj trzeba przyznać, no trzeba mieć nerwy ze stali. Po porażce Alirezy z Karuaną w rundzie numer 9, no tutaj jest taką pod jakąś taką małą presją, prawdopodobnie, no i bardzo mu potrzebny punkt, żeby e, pokazać, kto jest tutaj najlepszy w tym turnieju. No trzeba przyznać, że też Alireza jest w gazie, mimo tej porażki. Ranking jest bardzo wysoki, aktualnie zajmuje czwarte miejsce na liście rankingowej FIDE na żywo. Przejdźmy, moi drodzy, od razu do rzeczy. Natąpiła partia włoska, debiut dosyć spokojny, przyjemny, rozgrywany na różnym poziomie, oczywiście od osoby początkującej, po wszystkie te szczebelki aż do... Poziomu osób zaawansowanych czołówki światowej widzimy pierwsze posunięcia są chyba dosyć znane, dosyć proste w wykonywaniu. Po roszadzie białych tutaj nastąpiła, nastąpił skoczek F6. No, posunięcie D3, posunięcie H6, które zawsze tutaj troszeczkę blokuje przeciwnika. No i moi drodzy, w tym momencie białe zagrywają C3. Ruch bardzo potrzebny, który daje możliwość zagrania ruchu D4 w pewnym momencie. Ale też jest taka bardzo ważna korzyść, że ten goniec czasami tutaj ucieka przez C2 i potem też. Po zagraniu D4 pilnuje fajnie pionka E4 i patrzy tam na króla. Ale to są takie długofalowe plany. Przejdźmy dalej do rzeczy. Tutaj D6 ze strony czarnych, wieża E1. I tu absolutnie na przykład nie boimy się takiego ruchu jak skoczek G4. Ale widać, że dwie figury na F2 atakują, ale po wieża E2 jest wszystko w porządku. I ktoś by powiedział, no ale skoczek wybije na F2, goniec wybije i król wybije. Często tak widuję takie opcje u osób, które zaczynają grać w szachy albo wydaje im się, że jak jest 6 punktów za 6 punktów, to jest spoko ta pozycja jest lepsza dla białych zdecydowanie, dwie figury w debiucie za wieżę i pionka to mimo równowagi punktowej to i tak jest lepsza sytuacja białych nie polecam tutaj czarnymi oczywiście tutaj wybijać, poroszadzie ze strony właśnie tutaj e, Hoela e, H3 ze strony białych, bardzo przyjemny, pożyteczny ruch, oczywiście ograniczamy przede wszystkim Gońca, można było oczywiście zagrać też wcześniej, ale to i tak byśmy go odpędzili Skoczek D2 i tak dalej. W tej sytuacji A5 ze strony czarnych widzimy, że zapobiegają takiemu posunięciu jak B4. Przede wszystkim też się chowa goniec na, A2, na A7, w razie czego skoczek zagrywa na D2. Goniec E6 bardzo ważny moment. I w tej sytuacji, jeżeli by na przykład białe wybiły na E6, no to czarne po wybiciu na E6 pionkiem stoją chyba bardzo przyjemnie. Tak mi się wydaje. To znaczy, to nie jest pozycja jakaś zła dla białych, to jest mniej więcej równina, tylko że. Tutaj czarne mają o tyle przyjemną opcję, że mogą sobie próbować atakować punkt F2. Pośrednio oczywiście, goniec tutaj jest bardzo dobrą figurą. Pionki w centrum mimo zdwojonych pionków E6, E5 również są mocne, więc no taka pozycja myślę, że przyjemna. Oczywiście białe tego nie robią i nie wymieniają i grają gońcem na B5. Nie po to ten goniec oczywiście zagrał na B5, żeby tego skoczka skosić na C6. Absolutnie ten goniec przez A4 będzie uciekał na C2, już wcześniej wspomniany plan. Moi drodzy, goniec zagrał na A7. Skoczek F1. Takie widzimy wojenne manewry jak w partii hiszpańskiej. Podobne, podobne manewry tutaj występują. Skoczek zagrał na E7. Skoczek na G3. I w tym momencie C6. Atak na gońca. Tu jeszcze te, powiedzmy, te ruchy są takie wykonywane w sposób dżentelmański. Nic tutaj e, przeciwnicy sobie e, takim poważnym jeszcze nie grożą. Goniec zagrywa na C2. A4. I w tym momencie właśnie białe zagrywają ruch D4. No Powoli zaczyna tutaj się w centrum sytuacja klarować. Skoczek jeszcze zagrywa na G6, broniąc oczywiście na E5. W tym momencie goniec na E3. Wyprowadzamy sobie, poprawiamy figury, wieża E8. Te ruchy w zasadzie nie wymagają jakiegoś większego komentarza. Zwykłe poprawianie figur. Zobaczcie, na straży stoją wszystkie tutaj fajnie lekkie figury. Goniec B6 również, figurka poprawiona. I teraz posunięcie nastąpiło A3. Posunięcie, które no, jest takie, powiedzmy, i dobre, i nie do końca. Znaczy, od co chodzi? Bo tutaj przede wszystkim białe uciekają od punktu A2. Wieża już jest zwolniona z obowiązku bronienia pionka, ale przede wszystkim też białe troszeczkę zapobiegają takiemu posunięciu B4 w przyszłości. No, oczywiście C5, B4, coś takiego można kontynuować. No, ale silniki za bardzo tego ruchu A3 nie lubią. No nie wiem w zasadzie dlaczego, ale Alireza tak zagrał. Myślę, że. Miał w tym konkretne plany. Tutaj taka, powiedzmy, taki przestrzał silnikowy od minus, znaczy plus 0,20 do minus 0,3. Myślę, że to nie ma ogromnego znaczenia, gdy gramy na takim poziomie. Hetman zagrywa na C7, wieża C1. Bardzo ładne zagranie, z tego względu, że jak tutaj czarne wybiją na D4 i pionek wybija, no to jest rentgen na Hetmana, jakiś D5 grozi i tak dalej. Goniec zagrywa na A5, teraz widzimy grozi zbicie na D4 i nie można odbić pionkiem, bo wisi wieża. Dlatego też Białe prawdopodobnie zagrają, zagrały wieżą na E2. I czasami widzimy, że pewne posunięcia najlepszych zawodników na świecie e, są takie proste z jednej strony. Oczywiście głębia myślowa na pewno jest ogromna dwóch panów, lecz tak jak sobie patrzymy, to zagrania są dosyć chyba e, dosyć łatwe. Hetman zagrywa na B7, e, ok, schodzi z rentgenu, i teraz e, Alireza Firudzia. Przechodzi do takiego pewnego momentu i próbuje coś ugryźć. No bo taki zawodnik, takiej klasy na pewno chce tę partię wygrać. Czuje się lepszy, jest teoretycznie rankingowo, znaczy rankingowo na pewno jest lepszy. No i siła gry, myślę, że. Mimo wszystko jest wyższa od Dawida Howella, który, tak przy okazji wspomnę, w swojej karierze przekroczył ranking 2.700. Więc to nie jest byle jaki arcymistrz, moi drodzy. Jakby to nie zabrzmiało. Nie ma byle jakich arcymistrzów, oczywiście arcymistrzowie są nawet i z rankingiem 2.450, powiedzmy i, i, i mniej. No i oczywiście te najwyższe rankingi są znane. Posunięcie. C4. No właśnie, teraz pytanie: czy wybić na C4, czy przepchać pionka? Otóż w partii zostało zbite na C4, ale myślę, że lepsze dla czarnych byłoby zdecydowanie zagranie na B4. Dlaczego ten ruch mi się mniej podoba e, dla czarnych? Z tego względu, że. E, znaczy, tak. E, w partii oczywiście tak poszło i tutaj teoretycznie można powiedzieć, że jest atak na punkt B2, na słabość, jakaś słabość na B3, lecz. Tutaj białe po prostu się bronią. Moi drodzy, w tej sytuacji, no, następują posunięcia, które już tutaj troszeczkę zaczynają mieszać w tej grze. Mianowicie D5. D5 nie ma żadnych wymian, są ostre jazdy tutaj. Goniec na D3. I teraz zauważcie. Wszystkie cztery figury białych i trzy figury czarnych dobrze kontrolują te pionki. W centrum. Goniec broni, pionka, skoczek broni, skoczek broni, skoczek biały broni na D4, na E4, goniec broni, goniec broni. Wszystko wygląda tutaj imponująco, mocno. No i trzeba bardzo dokładnie liczyć warianty w tym momencie. Jak nastąpiło dalej? Chociaż ta pozycja, moi drodzy, jest ciuteczkę lepsza o, przez silnik oceniana, ale to wydaje mi się, że to jest y, równa, po prostu równa pozycja, chociaż struktura pionów już jest, y, no już jest inna jak widać. Tutaj czarne zbiły na D4. Tutaj myślę, że zbicie gońcem było ciekawe, ale prawdopodobnie się białe bały skoczka na F4 za takim na wieżę, na gońca i tak dalej. No, skoczek zbił na D4 i wygląda dobrze. I goniec zagrywa na D7. I to jest taki moment w pozycji, który pokazuje jedną taką ważną rzecz. Oczywiście, według mojego zdania jeżeli jakaś figurka troszeczkę się wycofuje, a nie ma takiej potrzeby, no bo tak naprawdę goniec na E6 nie musiał nigdzie uciekać, bo po wybiciu, no, można zwyczajnie chyba wybić wieżą. To jest kwestia oczywiście liczenia. Ale w tej sytuacji goniec uciekł na D7 i to jest taki moment, gdzie figury białych mogą zacząć z dobrze działać. Tak też się to dzieje, dobry obrazek następuje, mianowicie... Skoczek zagrywa na F5. Skoczek z F5 ma dobrą placówkę do raz, że ataku na króla. Tutaj już jakieś opcje się pojawiają i przede wszystkim grożą widełki na D7. Na D6 y, oczywiście. Y, na wieżę i na Hetmana. W tej sytuacji goniec zagrywa na C7 i tutaj Alireza wybija pionka i pionek wybija na D5. No właśnie, powstaje taki izolowany pionek, ale. No właśnie, to jest, to jest chyba słabość ze strony czarnych. Sprawdźmy, jak można by było zagrać nieco lepiej. Tylko od razu powiem, że bardzo ciężko prawdopodobnie policzyć było człowiekowi tutaj, no przede wszystkim czarnym, ten wariant tak bardzo, bardzo daleko. Mianowicie, skoczek bije na D5, byłoby to zdecydowanie lepsze. Ciekawy wariant powstaje: mianowicie, goniec zagrywa na D4. Widzimy, że dwie figury teraz atakują punkt G7, i w tej sytuacji czarne musiałoby się zdecydować na takie posunięcia dosyć żywiołowe, agresywne z jednej strony, mianowicie skoczek z D na F4. No i teraz po wymianie wieżyczek, wieża wymienia, i goniec mógłby, mógłby teoretycznie zbić na G7. No i to się oczywiście narzuca, każdy inny ruch byłby troszeczkę lepszy. Dlaczego? Otóż czarne mają tutaj bardzo fajne opcje. Mianowicie po wybiciu na F5 i skoczek wybija na F5, rzecz jasna, jest wieża D8. Okazuje się, że jest atak na gońca. Jedyna obrona to wieża C3. I ruch C5 bardzo ładny ruch z ukrycia. Widzimy, że tutaj grozi ruch C4 i grozi zagranie Hetmanem na G2 z matem. Bardzo trzeba na to uważać. Do tego też po Hetman F1 i po wybiciu wieży na D3, wieża D3. Nastąpiłby na pra prawdopodobnie Hetman E4 z atakiem na dwie figury i w tym momencie powierza na przykład E3, hetman by wybił skoczka, goniec na H6. Ta pozycja jest oceniana przez silnik troszeczkę lepiej dla czarnych. No ale myślę, że blisko remisu jest w tej sytuacji, ale tak y, oczywiście nie poszło. Sprawdźmy, że, po, y, że w partii pionek wybił na d5 i goniec świetnie ustawił się na d4. Moi drodzy, ta pozycja dla białych jest po prostu przyjemniejsza. Tutaj jak oglądałem na żywo transmisję, no to widziałem Alirezę dosyć pewnego siebie, y, wstający od stolika y, i teraz jak poszło dalej, mianowicie Goniec zagrał na e5 i tutaj pojawia się już taki ważny moment w partii. Otóż Alireza zaskoczył swojego przeciwnika dosyć mocno. Tutaj Dawid Howell miał troszkę mało czasu na zegarze około 3 minut czy tam 5 minut w stosunku do 20 kilku Alirezy i teraz mogłoby coś fajnego nastąpić, a ja pokażę jaka byłaby alternatywa najpierw, mianowicie jakby wieża zbiła na e5 i skoczek by zbił to jest skoczek d6 z widełkami, po odejściu Hetmana na b8, wybicie, Hetman na e, zbija na e8 i wystarczyłoby w tej pozycji zagrać na przykład subtelne posunięcie goniec b1 para gońców, która patrzy na króla izolowany pionek czarnych, to jest bardzo dobry sygnał dla białych, że jest dobra pozycja białych i i tak faktycznie się dzieje. Tak mogłoby się zadziać. Choć Alireza, młody człowiek, prawdopodobnie gorąca krew i nie mógł przepuścić sobie y, okazji do y, zagrania troszeczkę efektowniej. Y, I również dobre zagranie można zatrzymać materiał, spróbować swoich sił. Mianowicie Białe zbiły skoczkiem na H6. No, takie posunięcie niełatwe z jednej strony. O co tutaj chodzi? No, przede wszystkim poświęcenie figury y, chwilowo i trzeba odbić no bo innego wyjścia nie ma odbić trzeba bo będzie pion mniej więc czarne wybijają w partii goniec zbija na g6 i widzimy że skoczek który bronił na e5 został zlikwidowany lecz jest kolejne wtrącenie mianowicie goniec zbija na g3 tutaj powierza bije e8 są dwie opcje albo wieża zbija albo zbija skoczek widzimy że zbicie skoczkiem jest atrakcyjniejsze bo od razu odchodzi od ataku no właśnie czy skoczkiem bicie jest dobre Sprawdźmy. Jeżeli skoczek zbija na e8, to widzimy, jest aktualnie figura więcej u czarnych, lecz pozycja czarnych jest już przegrana z prostego powodu. Hetman h5. Hetman wchodzi do ataku i jest bardzo trudna sytuacja. Grozi tutaj, grozi tutaj. Przykładowo, jeżeli czarne by wybiły... Hetman g6, król f8, no niestety jedyny ruch, ale ten ruch już nic nie daje, jest bicie po prostu gońca i okazuje się, że nie ma za bardzo obrony przed goniec c5, wieża f1. Przykładowo jakby król uciekał, to dalibyśmy szacha, król ucieka, dajemy kolejnego szacha, no i tutaj trzeba oddać hetmana, bo w innym wypadku po króle 7 jest wieża 1 i dajemy mata w czterech ruchach, dosyć łatwe. No w każdym razie w tej sytuacji Howell Dawid zagrał Dobrze zbił wieżą. Dobrze, w tej troszeczkę gorszej teoretycznie pozycji. I teraz, moi drodzy, co można by było zagrać? Dosyć łatwa, chyba opcja. Mianowicie, można by było zbić na G3 po prostu. Po wybiciu na G6 jest wybicie na F6. I ta sytuacja, myślę, że dla białych jest bardzo przyjemna i bezpieczna. Na przykład, jeszcze po Hetman B3 po wymianie. Tutaj, wieża mogłaby wskoczyć na C7 z bezpośrednim atakiem. Po końcu F5, na przykład, król F2. I myślę, że na przykład Magnus Carlsen by się w tej pozycji czuł bardzo dobrze. Tutaj przede wszystkim aktywność, duża aktywność figur, różnopolowe gońce, ten pionek słaby, pionek wolny. To są atuty białych, które by przemawiały prawdopodobnie na korzyść właśnie tutaj Alirezy. Jednakże tutaj, no właśnie, bardzo ciekawie zagrał biały, chociaż silnik tego posunięcia nie lubi, jest to Hetman F3. Wszystko wygląda pięknie z tego względu, że grozi bicie i tam grożą maty. Okej, okay. to wygląda ładnie, lecz mimo mało czasu na zegarze Dawida Howella, no trzeba przyznać, że zagrywa on jedyne posunięcie w partii, które daje wyrównanie, ale tak jeszcze tego nie za bardzo widać, bo pozycja jest troszkę skomplikowana mimo wszystko. Jest to posunięcie, uwaga, uwaga, Hetman C6, piękny ruch, o co chodzi? Jak zbijamy Hetmana, no to niestety musimy się pogodzić z matem, no raczej godzić się na mata nie chcemy. Więc w tej sytuacji no trzeba zagrać jedyne sensowne posunięcie, mianowicie goniec na C2, uciekamy od bicia, no i zasłaniamy wieżę, co się okazuje takie trochę paradoksalne, no Hetman atakuje wieżę i wieża się zasłania. Okej. Okay. W tym wypadku no Dawid Howell tutaj no zagrywa posunięcie dla siebie trochę gorsze. Co mógłby zagrać? Bo on zagrał goniec na B8, jednak, że goniec na E5 było ciekawym rozwiązaniem. Prawdopodobnie się czarne bały takiego wariantu jak goniec H7. I po tym ruchu tutaj tracimy Hetmana. Tylko, że po wybiciu skoczkiem na H7 jest wybicie na C6, wieża, goniec bije na C6, po wymianie na E5 na przykład, wieża bije i ja tu nie widzę wygranej dla białych, moi drodzy. Silnik też nie widzi tutaj wygranej dla białych i nawet bym powiedział, że to czarne mają teoretycznie szansę na cokolwiek. No ale silniki silnikami. No cóż, szkoda, bo goniec zagrał na B8, a to jest ruch już troszeczkę słabszy. No, zdecydowanie słabszy, bo po wybiciu na f6, co w partii nastąpiło, Hetman wybił, goniec wybił, bierze c8. No i tutaj jest jeszcze jakaś szansa, bo to związanie jest dosyć niebezpieczne. W tym wypadku no, trzeba się bronić i goniec zagrywa na c3. Jest chytry ruch d4. No i okazuje się, że po wybiciu, pion wybiciu pionka na d4 jest goniec f4 i tutaj białe mają ogromne problemy, bo po zasłonięciu się jest goniec f5. No i nie ma innego wyboru, jak wybić końca i bierze bije na c1. Ta pozycja... Dla białych już absolutnie nie jest wygrana. Czarne mają remis w kieszeni, a prawdopodobnie mogłyby powalczyć o zwycięstwo w tej technicznej końcówce. No, moi drodzy, oczywiście, goniec D2. Zasłaniamy tutaj wieżę. Już gońcem możemy sobie swobodnie pograć. Teraz następuje seria posunięć takich dosyć łatwych, takich niewymagających wielkiego komentarza, mianowicie król g7, goniec na d3, nastąpiła wymiana, tutaj posunięcie h5, h4, bardzo ładny ruch, zresztą przy... pokazujący przede wszystkim słabość na h5 w tym momencie, a słabości tutaj to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli białe chcą wygrywać. No jest pionek więcej, więc białymi gra się to, myślę, że przyjemniej. Goniec zagrał na c6, g3 oczywiście dobre posunięcie, goniec d7 wrócił, król f1, goniec e5, tutaj podprowadzamy nieco króla troszeczkę wyżej, goniec na g4, król d2 w tym momencie, goniec wrócił, no i teraz król zagrywa na c2, goniec e6, jakieś tutaj opcji niby, ale jest goniec b5 bardzo ładnie, podważamy atak pionka, tutaj nastąpił szach, król się znalazł świetnie w centrum w tej sytuacji, Król zagrał na G6, goniec D7. Na taki ruch oczywiście łapiemy jakieś tam pola, wyczekujące posunięcie, bo czarne nie są w stanie nic złego zrobić białym, dlatego białe mają mnóstwo czasu na takie, no w cudzysłowie mówiąc, puste ruchy, ale te ruchy nie są puste ani złe, tylko poprawianie troszeczkę figur w, no, w, 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 w takim czasie, że nie musimy się śpieszyć, o to mi chodzi. Tutaj goniec w tej sytuacji zagrał na D1, goniec na D2, posunięcie F5. No i ten ruch już tak troszeczkę pokazuje, że. Czarne chyba są zrezygnowane, no ale cóż, było tutaj lepszego doradzić. W tej sytuacji goniec zagrał na F4, bardzo ładny ruch, no bo po wybiciu pozycja jest totalnie wygrana dla białych. Pionki stojące na czarnych polach, tego zdejmujemy, sprawa techniczna bardzo łatwa. W tej sytuacji po gońcu F4 goniec zagrał na G7, no i goniec D6, kwestia dobrania się do piona. Goniec zagrał na F6, czarne stoją w miejscu. Ładny, ładny szach, krucha 6 i widzimy, że goniec z jednej i z drugiej strony tutaj pilnuje pionka. Goniec zagrał teraz na C5, F4. Olewamy sprawę, po prostu zbijamy tutaj piona. Goniec D8, e, król D2, goniec B3 i goniec E5. Wymusza coś, żeby zrobić z tym pionkiem. No, wybicie nastąpiło. Wybić oczywiście trzeba. Goniec dał szacha, moi drodzy. I król C1 w tej sytuacji, e, no. David Howell poddał partię z prostego powodu, bo nie ma obrony przed goniec f4, co by tutaj czarne nie zagrały, jest goniec f4, po królu 7 zbijamy kolejnego pionka i z prostym zagraniem goniec d1 sytuacja jest już, no myślę, że banalna, jeśli chodzi o wygrywanie białymi. Moi drodzy, tutaj Alireza Firudzia jest bardzo bliski awansu, ma 7,5 punktu, pół punktu przewagi, ostatnia runda jest dzisiaj, czyli siódmego. Listopada, w tym momencie 2021. Zobaczymy, jak to będzie szło. Życzymy powodzenia. Zobaczymy też, komu uda się no, zdobyć też miejsce w turnieju pretendentów. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.